Witamy Państwa u podnóża Czartowskiej Skały. To jest właśnie na Dolnym Śląsku, to jest region Karkonoszy. Jak widzicie Państwo, to tak ta struktury pozostałości ze Złotej Ery to tak właśnie wyglądają. To pogórze Kaczarskie, prawda? Bo no, to jest niedaleko Myśliborza. Tak, to jest właśnie te regiony pogórza Kaczawskiego. Tu szczególnie właśnie wyrastają z ziemi takie właśnie struktury, które można po prostu no, turystycznie zwiedzić. No dzisiaj, że my tutaj przyjechali, ponieważ chcemy Państwu coś ciekawego też powiedzieć. I w sumie Państwo sami w sobie, o, ja to tak trochę przybliżę, oddalę, żebyście tu Państwo widzieli, jak to wygląda, te strukturki. Pozostałości dawnych drzew Edenu to jest kolejny dowód istnienia z Złotej Ery, istnienia łączników światłowodowych, które łączyły Pałac Najwyższego z ziemią. A więc tego tutaj jest pod dostatkiem w różnych innych częściach świata, nie tylko tutaj na Śląsku, na Górnym Śląsku, z tego co wiem, też to jest. Ale ponieważ my tutaj często przyjeżdżamy, no to tutaj chcieliśmy Państwu to pokazać, to miejsce dookoła takie przysypane śniegiem. A Państwu chcemy tutaj powiedzieć o takich rzeczach, które Państwo, znaczy widzowie, jakby komentarzami wywołują wilka z lasu. No i dobrze, wywołujecie wilka z lasu. Bo ten temat mieliśmy i tak już Państwu kiedyś powiedzieć w oddzielnym filmie. Ale mamy świetną okazję, żeby powiedzieć na ten temat. To jest kwestia umowy. Umowa z kim? Tak, między kim a kim? O właśnie. To już Państwo wiecie z niektórych filmów. Kto pierwszy raz tu wskakuje, no to wiem, że zadaje ciągle te pytania. One się cały czas mielą w kółko. Częściowo odpowiedzieliśmy w poprzednich filmach i no, ci tacy stali widzowie królewskiej, no to wiedzą o co chodzi. No ja tutaj muszę akurat to przypomnieć, że umowa była między Bogiem Najwyższym, ten, który mieszka w kulistym pałacu, który dopuścił buntowników, jednego buntownika, jego jakby przywódcę buntu, no i całą resztę do działania. Niektórzy z widzów też mi tu strzelają taki argument, że diabeł, bo o niego chodzi, jest na złotym łańcuchu trzymany przez Boga i dał mu czas na funkcjonowanie. No, tak to przynajmniej starzy ludzie mówili. No i tak właśnie w zasadzie jest. Umowa ma swoje ograniczenia i umowa ma swój czas i czego umowa dotyczy. Kiedy powstał bunt w Złotej Erze, gdzie była harmonia, to w momencie buntu, kiedy była już harmonia, ludzie żyli wiecznie, przyroda była wszystko zharmonizowane, nie to co dzisiaj, bo dzisiaj jest cum-cum. Tak? Cim-cum. Cim-cum. Dzisiaj jest cim-cum albo szachownica. O. Dzisiaj to jest, przerabiane jest zło. I Bóg dopuścił do funkcjonowania zła, aż ono się wypali do końca. I dlatego mamy szachownicę. W poprzednim filmie mówiliśmy o tej szachownicy, nie? Na Stelli. I ona też świadczy o tym, że no, wszyscy są świetnie zorientowani. Nawet niektórzy z Państwa mówią o tej umowie, rozumieją po swojemu. Jak najbardziej, to jest to temat otwarty. To dzisiaj powiemy rzecz, która jest na dzisiaj tutaj. To, co można było dzisiaj, powiedzmy, pozbierać odłamki pocisku. I dzisiaj chcemy właśnie też powiedzieć, no tak, no dobra, jest umowa, no jest to wyjaśnienie. No i na razie nie ma innego wyjaśnienia. Czyli są inne wyjaśnienia, owszem, my właśnie to powiemy, bo niektórzy z widzów, no, powtarzają to w kółko na zasadzie mantry. Powtarzają w kółko, że dobro i zło jest w nas i my jesteśmy bogami. No i w sumie tego Boga to tak nie ma, jakby oddzielnej istoty. No i diabła też nie ma, bo to wszystko jest w nas. Nie? No owszem, to jest jakieś wyjaśnienie, tylko ma, musi mieć, każde wyjaśnienie musi mieć tak zwane cechy
prawdopodobieństwa. No ile trzeba, jeżeli jest umowa, to muszą być istoty. Muszą być osoby, między którymi umowa zostaje zawarta. Umowa przedstawia warunki, jak i czasokres funkcjonowania umowy. O, z grubsza tak możemy powiedzieć. Ma to odzwierciedlenie nawet funkcjonowania tego systemu. Wiem, jak wyglądają umowy cywilnoprawne, umowy prawne i tak dalej, i tak dalej. To już wiem. Natomiast tak, dopytywali się co niektórzy, tacy powiedzmy, no, widać, że tutaj tam dość agresywni byli pod jednym filmem. Oni się dopytywali, jaki masz dowód na istnienie Boga. Nawet powiedzieli, że na to dowodu nie masz. O, w ten sposób powiedzieć, na to dowodu nie macie. No dobra, w porządku. No to tak oni twierdzą. Tak twierdzą, no co słuchajcie. Może dam taki inny przykład, żeby zrozumieć. W dawnych czasach za komuny budowało się na budowie kibel. Taki zbijany z desek. To co? Teraz damy ten zbijany z desek, kopało się dół i to powiedzmy ten wucet budowlany montowało się właśnie tak na z desek. I teraz jest pytanie zasadnicze. To czy te... I teraz tak, zbieramy deski, gwoździe mamy tutaj przy sobą, no nawet piły nie mamy. No dobra, zrzucimy nawet ręczną piłę, no bo wtedy jak już nie było tak dojścia do prądu od razu, dzisiaj to są ręczne piły i tak dalej, no to z tej kupy desek, bo to był pierwszy samochód zawsze na budowę, to przyjeżdżał właśnie po to, żeby zrobić ogrodzenie i ten kibel postawić. To wiele się śmieje, no ale słuchajcie, po co? I teraz zwróćmy uwagę na jeden szczegół. To kiedyś, lata temu też używałem tego argumentu dla takich właśnie ateistów. To co? Jak zrzucimy z samochodu, bo to musi być samochód, żeby to przywieźć. Musi być tak, rzucamy kupa gwoździ, mamy młotek, narzędzia i tak dalej. No i co? I co? I ten kibel się sam powstanie, sam się postawi, nie? Nawet wbicie jednego gwoździa to wymaga kogoś, żeby na ten gwóźdź wbił. A więc mamy dowód. Mamy chociażby trochę taki groteskowy, trochę śmiechawa, ale to jest dowód chociażby na to, że ten skomplikowany świat, nawet skomplikowana budowa ciała ludzkiego jest dowodem dla tych, którzy powiedzą mi, że ja nie mam dowodów. Ale dobra, to srał ich pies tam z 11 piętra. Niech oni tam sobie tam myślą swoje. Każdy tutaj mniej więcej ma własne zdanie na ten temat. Nawet tego mamy, są dowody na istnienie Boga. No ale teraz druga strona medalu, czyli diabeł. No dobra, w porządku, jego nie ma. Jest taki pogląd, jak najbardziej. Tutaj jeden z widzów mieli go ciągle jak śrubę okrętową. A statek jest zacumowany. I o, no i że jego po prostu wszystko jest w nas i tak dalej, to co powiedziałem wcześniej. No i wtedy się pojawia taka sytuacja, że no nie ma tej osoby. Ale teraz zadajemy pytanie trochę z innej strony. Otóż to już jest mój wniosek, a i Państwo też go znacie. Z innych źródeł analizujecie, frezujecie tematy, myślicie i tak dalej. Właśnie temu buntownikowi bardzo zależy na tym, żeby on nie istniał. A wiecie dlaczego? Bo w ten sposób ludzie mają taką cechę jak zaufanie. Jeżeli komuś nie widzisz wroga, no to będziesz ufał na przykład demonistom, czyli hybrydom z demonami. I będziesz ufał hybrydom i później się nie ma co dziwić, że dostajesz powiedzmy butem spawalniczym, z takim noskiem stalowym po zębach w swoim życiu i masz na przykład przesrane życie. O, w ten sposób. To się nie ma co dziwić, bo to jest bardzo ważna sprawa. Zdobyć zaufanie. W tym momencie działa kolejny element tej umowy, który polega na tym, że przeciwnik, on musi mieć twoją zgodę, wtedy dopiero może atakować. Jest to jeden z elementów umowy. No, ktoś się dziwi, że były mordy, było to, było tamto i tak dalej, to wszystko, wojny były i tak dalej. Na to trzeba było mieć zgodę. Trzeba było to oszustwem doprowadzić do tego, żeby ludzie wydali zgodę na takie działanie. Które tam opowiedziałem, powiedzmy, całą tą historię finansjery od czasów Nathana Rothschilda, słynnego numeru z bitwą Waterloo.
pod Waterloo. Dobrze. Ale teraz taki dam jeszcze inny przykład. Z czasów II wojny światowej. On nam powie, w jaki sposób, jak dużo zależy temu, który, drugiej stronie umowy, żeby ukryć swoje działanie. Druga wojna światowa, mamy Al-Alamein, koło Aleksandrii, Egipt. I na skutek natarcia Niemców, którzy szli na Aleksandrię, oni natknęli się właśnie na Brytyjczyków koło El-Alamein, 60 km od Aleksandrii. To jest druga wojna światowa. No i teraz Brytyjczycy za bardzo nie wiedzą, jak te, mają, tak, mają słabe siły i co tu trzeba zrobić, żeby jakoś oszukać Niemców, żeby oni skierowali te swoje ogromne siły zupełnie w innym kierunku. Oni symulują natarcie z południa. Wiecie, co robią? Przysyłają dekoratora wnętrz, królewskiego dekoratora wnętrz. Ten dekorator wnętrz montuje samochody, znaczy ciężarówki, robi odpowiednimi materiałami, robi jako czołgi, zwykłe ciężarówki, robi jako czołgi, przerabia, powiedzmy, przerabia nie tak, powiedzmy, nakłada specjalny materiał, kije, rury i tak dalej. Jest jedna zasada. Rozpoznawcze samoloty niemieckie nie mają prawa bardzo blisko podejść do tych całych kolumn, czołgów, setek dział i tak dalej. Nie mają prawa zorientować się, że to jest blef. Że tego nie ma, ale z dużej odległości, jak przeanalizuję zdjęcia, no to rzeczywiście to jest czołg, to jest armata, to jest jakieś działo samobieżne i tak dalej, i tak dalej. I oni dochodzą do wniosku, że tam są ogromne siły i przerzucają, żeby po prostu jakby obejść te ogromne, znaczy te drobne, ale zrobione na wielkie siły brytyjskie. Naprawdę to one były żadne wielkie, tylko były. I oni wycofali na południe, na pustynię, co najmniej 8 dywizji wtedy. Czym się to wszystko skończyło? Brytyjczycy uderzyli na Niemców właśnie z tego kierunku El Alamein. Uderzyli tym wszystkim, co mieli, a co było bardzo, zostało sztucznie powiększone. A więc widzimy, jak kwestia blefu jest fundamentalna w takiej kwestii no, dzisiejszego życia ludzi, społeczeństwa całego. Oficjalnie nie ma diabła, on nie istnieje. No, religie coś tam mówią, ale religie mają kryzys braku zaufania. To jest właśnie to, ile za bardzo ludzie się odciągają od religii, a więc tego diabła za bardzo nie wierzą. Ale ten przykład właśnie Państwu tutaj tak ze szczegółami opisałem, świadczy o tym, jak dużo jest, przykłada się do tego, do takich poglądów, że dobro i zło jest w nas, czyli nie ma diabła, a więc, no co, Boga też nie ma. A więc, ale umowa jest. I właśnie ten niewidzialny, nieznany przez większość ludzi i nieprzyjmowany za osobę uczestnik umowy, on może układać szachownicę pod względem politycznym, gospodarczym i nawet religijnym. O, to chciałem Państwu powiedzieć. A no i teraz musimy dojść do najważniejszego. No, zaraz ktoś powie, no a skąd wiesz, że była ta umowa? To jest stary numer. Zawsze trzeba zadawać takie pytania. No i teraz czas na odpowiedź. My już mamy wiedzę, że żyjemy w kuli i dookoła pałacu krążą dwa promienniki. Promiennik Słońca i Księżyca. Tak zwane bliźniaki, jak żeśmy to wcześniej mówili. I to jest widoczne w symbolice i właśnie dowodem tej umowy jest, no jak to, ktoś by zaraz powiedział, no jak to, przecież ojciec jest z pałacu, a tutaj krąży dookoła pałacu tak zwany element solarny, kultów solarnych i tak dalej, nie? Tak samo księżyc, nie? Też wszystko krąży tutaj, te dwa promienniki, notabene zrobione z drzew Edenu, które przetwarzają energię przestrzeni na światło widzialne w ten sposób.
te dwa promienniki. I to właśnie Słońce i Księżyc jest dowodem, że ta umowa miała miejsce i ona funkcjonuje nadal. No i teraz pytanie, no kiedy się to skończy? Nie? No i to jest kwestia jakiegoś czasu. Z tego, co szachownica tutaj nam pokazuje, system już jest powoli dychawiczny. Chyba wszyscy to czujecie. A więc, co tutaj chcę powiedzieć, że pałac jest, jest cała przestrzeń wewnątrz kuli, gdzie żyjemy. Ktoś tu mówił, że to właśnie Bóg zasila słońce, nie? To tak kiedyś tam było tak mówione. Nawet chyba w pierwszym filmie, czy którymś, to też tak coś takiego powiedziałem, że tego w jakim sensie? W jakim sensie pobiera? Pobiera i przerabia energię przestrzeni, a tam jest tak, pole magnetyczne, tam jest energia orgonu i jest eter. To są tylko takie rzeczy, które do dzisiaj wiemy, że są takie, mogą być zupełnie inne. Ten promiennik, czyli Słońce, przerabia to. Przerabia z tej przestrzeni te elementy i mamy światło. I tak powstała nowa era. Dlatego ten, który podpisał tę umowę, sam się do tego stosuje, a buntownik ma czas na realizację swoich tez i ma to zło, które on jest jakby bogiem tego zła, on ma to zło doprowadzić do końca i kiedy będzie koniec właśnie, do momentu, kiedy już będzie to wszystko zagrażać genotypowi ludzkiemu. Kiedy już to będzie zagrożenie, już takie śmiertelne zagrożenie dla genotypu Boga, czyli ludzi, nie mówię tu o hybrydach, hybrydy się tutaj w tym układzie... Tak, Polan. Nie mówię tutaj o hybrydach, bo hybrydy to jest, one też biorą udział w tej umowie, wbrew pozorom, też biorą udział, tylko oni są wykonawcami ich Boga, czyli właśnie tego diabła, w którego mało kto wierzy. O, może tak, tak to powiem Państwu. No i właśnie na razie jest to sprawa na tyle danych, co mogę powiedzieć w kwestii tej umowy. To chyba byłoby ja mogę wszystko z mojej strony, ale tutaj Wiole jeszcze chcę dodać. Proszę tak, bardzo. Zaraz, tak. Ktoś znowu mi napisze, że jestem Wiola zawsze na topie. Podam Państwu przykład. Jeśli organizm ludzki jest tak perfekcyjnie zbudowany, że w obecnym świecie wszystkie maszyny są zbudowane na jego podobieństwo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w każdej maszynie i macie silnik, jakieś tam kable, nie kable, jakieś przewody, które służą jako krwioobieg. A więc zauważcie, że tutaj ten uzurpator, który w tym momencie rządzi w ziemi, on wszystko... Wszystkie pomysły musiał, on tego nie wymyślił. On to wszystko zaciągnął od tego, co było kiedyś. A więc nawet organizm ludzki, już nie mówiąc o tym, że zhybrydyzował społeczeństwo i stworzył swoje hybrydy, on się wzorował na genotypie ojca niebocentrycznego i tak samo wszystkie maszyny się wzorują na budowie człowieka. A więc ktoś tego człowieka musiał stworzyć, ktoś go musiał zbudować. No przecież, słuchajcie, nie powstaliśmy od małpy. Bez przesady. No to chyba nikt już w takie bajki nie wierzy. Albo się niech się w klatce zamknie w zoo. Żaden problem. Słuchajcie, organizm ludzki jest tak perfekcyjny i tak doskonały, że jest niemożliwością, żeby powstał gdzieś jako jakaś tam malutka cząstka czegoś, która się przekształciła w tak idealnie funkcjonujący organizm. No i tyle z mojej strony. No, widzicie Państwo, wiele to mówiłam, mi się przypomniał jeszcze przypomniał mi się jeszcze jeden przykład, dlaczego Bóg zezwolił na to właśnie zło, żeby ono się tak rozpanoszyło, jak widzimy, czujemy, no, na co dzień się z tym stykamy. Otóż tak, jest to taki jeden przykład, który pozwala to zrozumieć. Byliście kiedyś w szpitalu? Dlaczego byliście w szpitalu, nie? Bo byliście chorzy.
Jest to miły pobyt? Czy są cierpienia? Tak, były cierpienia, oczywiście, jak najbardziej. Powiedz, to jest właśnie, my jesteśmy jakby w takim gigantycznym szpitalu i przerabiamy zło, ale ma to nam docelowo wyjść na dobre, żeby nikt nigdy w przyszłości, buntownik duchowy, jak i materialny, nie powiedział i nie skoczył do gardła i powiedział, że Ojcu Najwyższemu i powiedział, ty to nie będziesz rządzić, ja będę lepiej rządzić. Tak, tego już nigdy nie będzie. I to będzie, to jest właśnie, bierzemy udział w gigantycznym precedensie, na mocy którego w przyszłości, jeżeli się kiedykolwiek pojawi jakikolwiek buntownik, oni będą mogli być natychmiast zamienieni w mgiełkę energetyczną. I teraz, teraz muszę wam wytłumaczyć, co to jest ta mgiełka energetyczna. To nie trzeba daleko szukać. Nawet tu, w niektórych państwach, Stany Zjednoczone i Holandia. Holandia to powiedzmy, to już powiedzmy bardzo blisko jest. Później dojedziemy do Stanów Zjednoczonych. Chodzi to o technologię utylizacji śmieci. Myślicie, gdzie Holandia taka malutka? Gdzie ona chowa śmieci? To co, wywozi gdzieś tam, topią w morzu i tak dalej? Nie. Są firmy, i to nie jedna, która zajmuje się utylizacją śmieci. Mają taką technologię, że z tych śmieci powstaje mgiełka energetyczna. Nawet pyłu nie ma. Wyobraźcie sobie pył. No bo jakby był pył, to trzeba by to zamieść, gdzieś tam wywieźć i tak dalej. To jest energia, tak? To jest, śmiecie są zamieniane na energię i ona się rozpływa w powietrzu. Nie ma tematu. W Stanach Zjednoczonych potężne budowle silosów zbożowych, to są żelbetowe konstrukcje, uderza się w nią tak zwaną technologią wysokich cząsteczek. I w ten sposób stal, beton zamienia się w mgiełkę energetyczną. Nie ma nawet, że nie ma piechu, takiego, no jakiegoś pyłu tam, co by się tam znalazło. Nie, nie ma nic, tylko wyparowuje. Konstrukcja żelbetowa jakaś tam, która ma kilkadziesiąt metrów. Nie wiedzieli, co z tym zrobić, a czyli tak, no, jak wysadzisz na dole, no to ci się to złamie, no i będzie dalej leżało, nie? Tak jak stoi, montują urządzenia na zewnątrz, szczelą jakimś tam elementem, uderzą w to i to się pięknie zamienia, żelbet w mgiełkę energetyczną. Jeszcze jeden przykład, taki jeszcze gorszy, powiedzmy, gorszy, wiecie co? Kiedyś mi dawno temu zadawano pytanie, no jak to, będzie Armagedon, ale jak tutaj, to jeszcze w czasach, dawno, dawno. No jak to będzie Armagedon? No i to będzie, będą hałdy trupów tego, jak to będzie sprzątał, kto to będzie zbierał, powiedzmy, no tyle jest niegodziwców tego, przecież to tam, no teraz są problemy, trzeba jakieś miejsce, jakąś spalarnię zrobić i tak dalej, to tam wiadomo, że zwłoki się ludzi, którzy zmarli, po prostu się utylizuje poprzez spalanie i tak dalej, to tam zawsze zostaje urna, trzeba gdzieś zakopać, trzeba mieć miejsce, chociażby pół metra kwadratowego, ale trzeba mieć. No i wiecie co? To jest właśnie to, co państwu powiedziałem, ten przykład z tą mgiełką energetyczną, to wam zaraz wam powiem taki przykład z czasów procesu norymberskiego. Wszystkich tych hitlerowców wsadzili, oczywiście trzymali w więzieniu, zanim szli na proces. I tam powtykali takich, wiadomo, wszystko było na podsłuchu, naszpikowane mikrofonami i tam w któryś jeden z tych zbrodniarzy, jeden z drugim gada tak. No ten mówi, że no, no, ale bo oni za bardzo nie wierzyli, że można było, taki przynajmniej jeden, on nie wierzył za bardzo w to, że może być tyle ludzi zabić, no ale jak to usunąć, powiedzmy, to ciało, nie? A drugi odpowiada, zabić człowieka to nie problem, ale usunąć ciało to jest problem. I to powiedzieli hitlerowcy. Dawno, dawno temu, to jest proces norymberski, czyli oni wiedzieli, o co chodzi, ale tutaj widzicie państwo, na przykładzie Stanów Zjednoczonych, to,
technologia wysokich cząsteczek i ta firma, bo akurat mamy informacje dokładnie z jednej konkretnej firmy. Z pierwszej ręki. Z pierwszej ręki mamy informacje. Takie coś się robi, powiedzmy, tylko się akurat utylizuje śmieci. A więc technologia jako taka do wysprzątania ziemi nawet jest w posiadaniu tutaj tak zwanych elementów na szachownicy. A nie mówiąc o tym, jaka technologia znajduje się w Pałacu Najwyższego. To nam się nasuwa, jak to zostanie posprzątane. Zerknijcie sobie Państwo na zwiastun najnowszego Avengers. Tam jest to fajnie nawet pokazane. O właśnie. Właśnie ta utylizacja. No właśnie, tak. No. A więc nie ma tutaj technicznych problemów co do uprzątnięcia ziemi ze zła. O, może tak powiemy. Ze zła, ze wszelkiego zła. I to wszystko. Na tyle. Sprawa jest otwarta. Możecie dyskutować. Możecie dodać swoje myśli. Jak na tyle, to już powiedzmy tą kwestię umowy już wyjaśniłem z detalami. A kwestia, co będzie dalej, jakie przyjdą dalsze elementy tej umowy do powiedzenia, to powiemy wtedy, nie? To już jest nasza ostatnia wycieczka w tym roku. Także już nic więcej Państwu nie pokażemy w tym roku z pozostałości z drzew łączników. Także dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego razu. Może będzie mniej przykładów. Na razie.